Właśnie trwają przygotowania przed otwarciem wystawy, która zajmie całą przestrzeń Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Autorem prac jest pochodzący z Poznania artysta Marcin Berdyszak. Jestem niezmiernie dumna i pragnę również zaprosić Państwa do chyba najbardziej nowoczesnie podanej wystawy doskonałego artysty i myśliciela, filozofa, profesora Marcina Berdyszaka, który przyjął zaproszenie do tej wystawy i zaufał nam. Consensus Omnium to tytuł, który powinien ściągnąć wszystkich tych, którzy zastanawiają się, gdzie jesteśmy, po co, dokąd zmierzamy i co mijamy niezauważalnie. Na wystawie zaprezentowane będą duże realizacje multimedialne, zrealizowane przez artystę w ostatnich latach i dotąd nie pokazywane, a także cykl ostatnich rysunków, obrazy oraz instalacja Jednostka edukacyjna, która jest pracą z cyklu dialogu, który prowadzę z twórczością innych artystów. Tutaj będzie praca zatytułowana Jednostka edukacyjna, a będzie ona dialogiem z umarłą klasą Tadeusza Kantora. Pokażę pracę tytułową, czyli pracę Consensus Omnium dotyczącą jakby stanu zagrożeń i, że tak powiem, krajobrazu kulturowego właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Będę też miał pracę, która jest nawiązaniem do dialogu, do tego cyklu dialogu z artystami, ale ona będzie dialogowała z bardzo starą sytuacją dotyczącą, że tak powiem, wyścigu prowadzonego w starożytnej Grecji przez Parozjosa i Zeuksisa odnośnie iluzji, kto jest lepszym malarzem iluzyjnym. To oczywiście tylko niewielka część prac, które będzie można zobaczyć na wystawie. Consensus Omnium w Miejskiej Galerii Sztuki od 18 marca do 16 maja.